Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w kolejnym odcinku, już drugim z gry Imperator Rom jako Sarmatia. O, tu jesteśmy właśnie. Mam nadzieję, że gra wam przypada do gustu. Mi się w nią gra dobrze. W zasadzie gra mi się w nią tak samo dobrze, jak w każdą grę Paradoksu, która wyszła, czyli pewnie mi się znudzi w okolicach 150 godziny, oprócz Europy, która jest na tyle rozbudowana, żeby mnie się nie znudziła. Nieważne. Dajcie znać, co wy myślicie na temat Imperator Rom, jakie jest wasze podejście do tej gry i z czym się tutaj spotkaliście. Oczywiście możecie też rzucać na przykład swoje screeny, pytania na Discorda, na którym utworzyłem po prostu w odpowiedniej zakładce tam fora o grach Imperator Rom. Cały temat, na którym możemy sobie podyskutować troszeczkę o tej grze. Tym bardziej, że jest jeszcze kilka tych mechanik, których po prostu totalnie nie rozumiem. I mam nadzieję, że jak będę miał was, to zrozumiem. Dobra, przechodzimy dalej do atakowania. Ostatnio skończyliśmy wojnę z państwem, którego nazwy już nie pamiętam. Nie każcie mi się tego uczyć. Nie ma na to szans, żebym zapamiętał. Atakujemy teraz fioletowe badziewie, Siracje, z którą nie mieliśmy wojny. Będziemy jeszcze raz mieli wojnę z nacją, która się nazywa Sinkandia. Dlatego tak szybko wypowiadam tą wojnę, bo mogę, bo tak naprawdę wszyscy są u mnie zadowoleni. Czekajcie, gdzie jest ta lista moich prowincji? O, tutaj. Wszyscy są zadowoleni. Wszystko wszędzie rośnie. No, oprócz tej prowincji, gdzieś tu na zadupiu, ale... Aha, ma ten government policy beznadziejną, to trzeba ją po prostu zmienić i podnieść nasze tutaj tyrany. Na co tutaj możemy dać commerce income local? O, myślę, że to może być GITES. Polityka, bo nie musimy nic asymilować, nie musimy nawracać wiary, więc taka polityka na zwiększenie income jak najbardziej na propsie, chyba, albo nie, nieważne. O, mogę tu dalej kolonizować, ale nie mam tych punktów, boże, dla tej mojej nacji to te punkty to jest po prostu największa bolączka na razie. Fabric claimu też nie mamy, bo coś tam zrobiłem, więc musimy troszeczkę poczekać, w zasadzie jest grudzień. Moje wojska siedzą. Jest tu gdzieś mapa po prostu regionowa? Jesteśmy już gotowi, mamy końcówkę kwietnia, tak, w rzeczywistości. No i jeszcze jedna rzecz, której się dowiedziałem przed chwilą w grze, to wam o tym powiem. W momencie, kiedy podnosicie rangę swojego imperium, nie możecie posiadać sojuszy z krajami o niższej randze. Co jest bardzo ciekawe o mechaniką, dlaczego nie można mieć po prostu sojuszy ze słabszymi nacjami. Oni są local power, my jesteśmy już regional power. No i w zasadzie mój sojusz zamienił się w gwarancję dla tego państwa, co jest mega słabe, no bo przecież to jest, nie, no tak dziwna mechanika dla mnie, nie, może w tym okresie tak było, powiedzcie mi, te osoby, które bardziej kojarzą z historii te elementy, dlaczego takie coś tutaj zrobił nam Paradoks, a my wypowiadamy wojnę tym fioletowym, co nie umiem ich nazwy wypowiedzieć, nieważne. W sumie zmniejszmy też prędkość gry tym razem. No i od razu przystąpmy do tych naszych działań zbrojnych w tymże regionie. I tak samo, o, tu zaatakujmy Skindia. Powinniśmy raczej to wygrać, tak mam nadzieję to zrobić. O, low army maintenance, jak zwykle, ja pierniczę. Jestem tak od tego odzwyczajony. O, ja pierniczę, co żem zrobił. Ej, to ta armia też nie jest na ankipie wtedy takim? No dobra, no to tyle z mojego nicnego ataku, nie wyszło jak zwykle, daliśmy pardon, znaczy jak to się mówiło, nie pardon, tylko daliśmy im szansę, nie, zgubiłem słowo, naszym przeciwnikom, więc teraz będziemy musieli się z nimi bardziej bawić, chociaż też w sumie fajną strategią jest atakowanie ich, jak oni wchodzą na nasze terytoria, bo no wtedy powiem wam szczerze, że oni tracą znacznie więcej manpowera, więc cofnijmy się może za linię moich fortów i wtedy będziemy ich atakowali dalej, zobaczymy jak to będzie. Dobra, i dojdzie do tych takich ważniejszych bitew. Tutaj klan Yerba zaatakuje prowincję Minores, nieważne, tu jest ich fort po prostu. Udało mi się rozdzielić ich wojska, więc jakiś tam bonus do ataku będziemy. Ej, tutaj myślę, przechwycimy ich, bo tutaj rzucam 15 tysięcy na ich 15 tysięcy wojska. Zobaczymy jak to będzie. Nam tutaj, no i kurde, uciekli? A to ci się wbiją, ha! I ci kiedy dotrą? Jest tutaj to gdzieś napisane? Nie ma tej liczby. Dobra, doszło do bitwy. Ja dostałem kary, czyli działa to tak samo jak w Europie, dosłownie forty działają. Dostajemy wszystkie możliwe kary i kiedy walczymy na forcie. Czyli ten system działa dokładnie tak samo jak w Europce. No to i tak ich niszczymy, nie wiem jakim cudem, a w Europce by to wygrali.
Tutaj, jak widzicie, straciliśmy 1000 ciężkiej konnicy, oni stracili bardzo dużo wszystkiego innego, no i w zasadzie będzie lepiej. Następna bitwa, do której się tutaj w Akei doszło do wielkiej bitwy, no w której również mamy przewagę. Jakimś cudem znowu mamy przewagę w moralach, 3,75 do 3,75. Czemu ja to wygrywam? Nie mam zielonego pojęcia. 105 dyscyplin, 105 dyscypliny. Może są jakości wojsk, no tutaj jest dużo rodzajów wojsk obecnie w tej grze, więc trzeba pewnie będzie gdzieś tego się nauczyć, oduczyć. No, horse archers są naprzeciwko lekkiej piechocie, ciężkiej piechocie, więc powinni mnie bardzo, ale to bardzo tutaj krzywdzić, no ale nie robią tego. Zwłaszcza jak mi doszły posiłki, składające się z głównych moich sił. Więc moje, nie wszystko jest dla mnie w pełni zrozumiałe. Dobra, moi dowódcy wygrali, więc to trzeba zrobić co zwykle. Hold triumph dla nich, niech się to zrobi. Wiecie, tutaj, żeby ego im podskoczyło. I w zasadzie na hejty bym zaczął najpierw od tej nacji. Chociaż tutaj są dwa forty. W ogóle bot najczęściej ma dwa forty. Nie buduje nic więcej, tylko ma dwa forty. Nie wiem, czemu takie coś robi. Dobra, cofamy się na nasze prowincje ponownie i myślę, że poczekamy sobie spokojnie jeszcze... Chociaż nie, poczekajcie, bo my walczymy z Tribesem. To jest bez sensu. Oni i tak nie zrobią tutaj nic takiego wartościowego. Rozbiliśmy ich armię. To ja po prostu wezmę moją armię manpowerową i wyślę tutaj do oblegania, żeby tutaj wspomogło. A kolejne to tutaj kohorty cofnę znowu na zalinie naszych fortów, niech nam się tutaj to odnowi. Dobra, doszło do kolejnej bitwy, no i niestety nasz łoś rzucił się na żółwia, więc mamy tutaj jakąś karę, nawet dość sporawą. I patrzcie, no wtedy tutaj mam mniej tych morali, mam karę za to wszystko. Nie, wydaje mi się, że będę musiał jednak dosłać tutaj wojska do pomocy. O, widzę, że tutaj niestety mamy pecha. Muszę dosłać nasze wojska, które zostały tutaj na backupie. No myślałem, że zignoruje to przeciwnik. No nieważne. Ej, nie mówcie, że mi teraz czekają dwie przegrane bitwy pod rząd. To byłoby masakrycznie słabe. Ej, dobra. Wycofali się stąd. To cofnijmy znowu ponownie tą armię tutaj. Tutaj ich bijemy. No chyba ich mocniej bijemy niż oni nas. No ale jednak te morale robią swoje. Z niekorzyścią dla mnie. Zaraz mi dojdzie lekka pichota i się raczej w nich bije ponownie. No to trochę chamskie, bo ja dostaję znowu tutaj tą karę. No role decydują. Dajesz husaria z armaci, bić ich, wyrzynać, nie dawać im pardonu, po prostu cisnąć ich po całości, o właśnie. I wygraliśmy, we are victorious, dobra, mamy to, udało nam się, możemy, okej, okay, a nie ty dowodziłeś, tylko ten drugi dowodził, więc możemy mu dać, nie mogę? A bo pewnie za mało czasu minęło od poprzedniej walki. Dobra, cofnijmy nasze wojska, niech się znowu nam uzdrowią. Tutaj nasz przeciwnik znowu się cofa. No i dzięki temu chodzi takim stakiem, co traci ten manpower. Tutaj zaraz fortecę zdobędzie. I mamy fortecę, wyjebiście. Gathering population. W ogóle jak tutaj działa ta populacja? Sarmatia dostaje 3 punkty centralizacji. Mamy minus 75, czyli co? Będzie 72 punkty centralizacji, lost tutaj. Ogólnie cała ta centralizacja, bo o tym chyba wam nie wspominałem, to jest mechanika, która jest tutaj. Nie jest ona w jakiś sensowny sposób żaden niestety opisana, tylko jest opisane, co dostaje, jeżeli jest ona pozytywna, albo co jest, jak jest minusowa, czyli tam, nie, nazwijmy sobie to w skrócie negatywna. No startujemy mając minusową, no i widzicie, size i na minusowej mamy po prostu zmniejszone koszty na przykład przesiedlania naszej populacji, o ten migration koszt. Mamy wydajność tej grupy tribesmenów zwiększoną o 20%, czyli dają nam lepsze, więcej manpowera, taxation i tak dalej, zwiększony jest o 20%. I clan retinue to jest chyba poziom tych band, jeżeli dobrze to rozumiem. Nie pamiętam, chyba tak to tłumaczyliśmy sobie. No ja ogólnie chcę zmniejszać centralizację, bo przyszłościowo, jeżeli będziemy chcieli stworzyć królestwo, musimy mieć centralizację na poziomie 40%. Czyli jak widzicie, długa droga jeszcze przed nami. Tutaj się praktycznie 18 tysięcy w nas wbija. Nie wiem, zajmijmy te pozycje i zobaczymy. Może się wybronimy z takiej bitwy. A chyba, że odejdą, to wtedy my się w nich wbijemy. No tu na razie musimy wszystko zorganizować. No nie, może tak tego nie róbmy, czekajcie. No nie, no chciałbym ich sprowokować, no chyba, że poświęcę to wojsko i poczekam. Barbarzyńcy! No fucking way! Skąd tu się wzięli ci barbarzyńcy?
O ja pierniczę, no to co jest problem? Dobra, trzeba na północ lecieć. Barbaria mi się narodziła. Z 12 tysięcy i to się nam tutaj gromadzi, nas wtedy atakują ci barbarzyńcy. Strasznie upierdliwe. Strasznie upierdliwa mechanika. W sumie powinienem sprawdzić, jak tutaj z tą, mamy z tą mapką barbarzyńców w naszym regionie. No i będziemy mieli z tym problem. Dobra, z fortecy na razie się cofnimy. Barbarians, no i zwiększyło nam to unresta na tych prowincjach moich i musimy sobie z nimi jak najszybciej dać radę, bo to nam wpłynie bardzo negatywnie na wszystko, więc tutaj też trzeba będzie gdzieś tą fortecę w przyszłości rzucić. 14 tysięcy, 6 tysięcy lekkiej piechoty i zaraz wsparcie również dojdzie. Nasi przeciwnicy gdzieś tutaj sobie chodzą i zabierają mi populację, co jest też bardzo złe i trzeba będzie sobie z nimi poradzić za jakiś czas. Tutaj praktycznie cały kraj jest zajęty. No i będziemy mogli ich wypisować za chwilę. Musimy zrobić tylko jeszcze ich... To jest, nie wiem, czy to jest stolica, czy główne miasto? Nie wiem, gdzie tu zobaczyć, kto jest ich stolicą. Szczerze mówiąc. No ale możemy zająć tą prowincję i zrobić podobnie jak poprzednio. Że tutaj 6 tysięcy, tutaj 15 trzymać. No a myślę, że doślemy wtedy jeszcze jedno 6 tysięcy, żeby gdzieś tam na plecach stanęło. No i barbarzyńcy co mają w tych swoich armiach? No, całkiem niezłe to wojsko mają w tych swoich armiach. Jeżeli bym nie miał wsparcia... We are defeated, super! I dopiero jak armia klanowa mi się wbije, no to jakoś to powinniśmy ugrać. No i też tak jest, miażdżymy ich totalnie. Dopiero armia klanowa. No niestety te armie klanowe są znacznie lepsze od tego, co sam mogę wystawić. Jeżeli idzie o moją... Okej, moją armię. No i teraz tu jest... W ogóle te perskie idee są beznadziejne. Ja je sobie przeglądałem. No i są beznadziejne. Dlaczego? Bo po prostu boostują to, z czego ja praktycznie nie będę korzystał. A nie chcę za bardzo mieć tych Archer Offensive, nie chcę mieć za bardzo tych Archerów. Manpower to ok, to jest unikalne, dość fajne, i Heavy Infantry też dość fajne, no ale potem mi wchodzą te Trimy i tak dalej, dużo tu jest takich innych bonusów. To jest lekka kawaleria, for defensiveness, Heavy Infantry Offense i tu jest mechanika, którą możliwe, że którą wypadałoby chyba jednak pójść tą ścieżką, bo jest Military Colonies. Możemy wykorzystując 2000 manpowera, jeżeli dobrze rozumiem, zająć i skolonizować prowincję, wysyłając tutaj wojsko. Więc możliwe, że pójdę sobie w tą ścieżką, nie wiem, tak przynajmniej mam wrażenie, piszcie mi w komentarzu, co na ten temat myślicie. Pójdę w tą ścieżką, żeby dojść do tych militarnych kolei, co oznacza, że mam bonusy do lekkiej kawalerii, dyscypliny, z których i tak nie będę korzystał. Terytoria dobra, i to barbarzyńców się nie niszczy, to ej, ja byłem pewien, że ich się niszczyło po jednej bitwie, no dobra, ale się jednak ich nie niszczy. Pokonaliśmy armię barbarzyńców i dzięki temu zyskaliśmy, tak jak tutaj widzicie, populację do naszego miasta oraz pieniądze za sprzedaż niewolników, co jest bardzo fajną mechaniką. Tutaj za to, no to ja zostałem przed chwilą, jakąś bitwę wtopiłem. W sumie nawet nie wiem, czemu do niej doszło, nie wiem, musiałem coś źle po prostu kliknąć jednostki i jakoś do bani wysłać, nieważne. Więc jakoś to przegapiłem. No tutaj znowu nam leci, że niby właśnie zaraz mi wejdzie White Piece, ale to też jest jakaś dziwna mechanika, nie rozumiem za bardzo jak ona działa, bo w zasadzie jeszcze nigdy mi tego White Piece'a nie wymusiła z tego wszystkiego. No kurka, no chciałbym ich tutaj dorwać na tej prowincji, ale chyba nie będzie mi dane. No bot tylko przychodzi, zajmuje mi jedną prowincję i się cofa. Fort mi to odbija i tak w kółko, no nie wiem jak to inaczej zrobić. Ewentualnie, no tutaj zaraz mówię, no zrzucimy wszystkie siły, żeby zdobyć tą prowincję i zobaczymy jak to będzie dalej. Dobra, doszło do kolejnej dużej bitwy. Oh my god, co tu się mi kliknęło, nieważne. Ja dosyłam tutaj bardzo dużo posiłków, widzę, że mój przeciwnik również dosyła. Chciałbym ją pokazać, tą bitwę. Oni mają za to gigantyczne minusy, nikt nie ma żadnej przewagi, bo mamy te same taktyki, nie ma nic do bonusów. Ja natomiast mam chyba bardzo uszkodzone jednostki, chyba dlatego w takim razie mam takie duże karę do morali w tych moich armiach, mimo że nawet bitwę bym może wygrał, chociaż widzę, że tutaj już zaczynam przegrywać, wojsko mi dochodzi, jeszcze 10 tysięcy, no tylko kupą ich mości panowie, może jakoś to ugramy i ich ciśniemy. Nie rozumiem za bardzo tego wszystkiego, jak tutaj to działa, łódź do żółwia, czemu mi się ta taktyka zmieniła, może dlatego, że zmienił się dowódca, w sumie też tego nie wiem. No ale ich na szczęście miażdżymy. Tactical Supremance, wspaniały, czef klanu... Kto? Co, on dostał jakiegoś traita, tak? Victorious, only to the glory. Only to glory, tak? I co dostałem? Monthly popularity plus prominence jest zwiększony również. No to, jak widzicie...
No, on dostaje coraz większe bonusy. Fajnie, bo jakby mi ściął mojego wodza i... Tak, w tej grze chcę, żeby mi zabili wodza i żeby to on nam dowodził i tak dalej. Lwa się mu hold, triumph, niech jego już tutaj sława rośnie, nasza niekoniecznie. Dobra, lecimy ten fort zająć wtedy. Wojska rozstawmy tutaj na backupie, który mamy. A gdzieś mi jedno wojsko gdzieś zginęło, czekajcie. 4000, tutaj was poproszę, bo to wojsko nasze również się reorganizuje, będąc na zdobytych terytoriach przeciwnika. Tylko to takie wojsko z plemion się tam nie reorganizuje, a wręcz traci bardzo, bardzo dużo rzeczy. Co zrobimy tu na te... O, to weź, Army Moral Recovery zwiększone. Będzie mi to szybciej działo, chociaż zastanawiam się, czy tych punktów nie powinien teraz troszeczkę pooszczędzać, żeby tutaj w tą stronę nie zacząć się dalej rozwijać, bo kolonizacja mnie kosztuje no tylko popsy, a do przesiedleń potrzebuję właśnie tych punktów, których, bo jak widzicie, bardzo, bardzo mało zdobywam, niestety. A chciałbym zajmować te kolejne obszary. No nie ukrywam, zwiększyłoby tam to populację naszego kraju, dzięki czemu moglibyśmy mieć większe armie i tak dalej, i tak dalej. Taxation byśmy się opierali głównie. Dobra, tu już jesteśmy podczas oblężenia Elwrus, jakkolwiek się to wymawia. Mamy na bonusie tutaj te szanse, nie wiem, i spróbujmy to kliknąć, bo bardzo, ale to bardzo dużo manpowera tracę po prostu podczas oblegania tej prowincji. A teraz straciłem tego jeszcze więcej, Boże! Zapamiętać, w tej grze tego guziczka też nie klikamy, jak w każdej chyba grze paradoksu. No siege po prostu nie działają, no po prostu siege nie działają, Sue for Peace. No, zajmujemy cały kraj dla nas dzięki temu i wojska po prostu przepadają i przestają nam w jakikolwiek sposób szkodzić na ten moment. Mamy elity, zdobyliśmy pieniądze, no i co chcemy zrobić z tymi rodzinami? W ogóle jaki to ma wpływ na mnie, bo normalnie mamy przecież tutaj te postacie, wszystkie familie. W moich rodzin mamy tutaj genialnie, ej Boże, jakie to są duże rodziny, jakie to są duże rodziny. Ja na pewno nie chcę tutaj zwiększać tego u siebie. Jak mam tyle rodzin, to mi wystarczy to wszystko. Więc ewentualnie możemy... Co tu jest? Impuls... Nie, nie chcemy ich tutaj robić. Po prostu wyrzucamy dalej, żeby zmniejszyć agresywną ekspansję. Agresywna ekspansja co nam robiła? Wrong Culture Group Happiness zmniejszane jest, Loyalty Subjectów jest zmniejszane, czyli wpływa wszystko to na kulturę dookoła. Na szczęście jeszcze podbijamy naszą grupę kulturową i nie powinno być z tego powodu aż tak jakoś ciężko, chociaż może właśnie to źle powiem. War Exhaustion, Unhappy Pops. Jak wpływać na zadowolenie populacji? Ni cholery nie wiem, ale może sobie to kiedyś ogarnę. Albo możecie mi to wytłumaczyć, jeżeli wiecie, właśnie na tam po prostu z hashtagiem Lukas. Po prostu na kanale, na Discordzie. Powiem wam, że w tej grze naprawdę boli, jak przeciwnik zajmuje sobie te prowincje. Bo tu tracę populację cały czas, nie? To strasznie boli, jak on sobie tak idzie i po prostu nic z pietruchy, nic, niczego, po prostu zajmuje wszystko, co chce, bierze, co chce. Ja u niego, jak nawet tak zajmuję te prowincje, to nie dostaje ani niewolników, ani freemanów, nic po prostu. Strasznie to jest ciężka mechanika do ogarnięcia i naprawdę wymagałoby to większej ilości fortów w naszym imperium, ale jak to zrobić, to jeszcze tego nie wiem. No i tu możemy teraz zwiększyć wysiłki centralizacji naszego kraju, co myślę, że jest tym, co na czym mi powinno zależeć w jakiejś tam formie. Chociaż też się zastanawiam, czy powinno mi to na tym zależeć. Jeżeli ktoś zna bardziej tę mechanikę, albo sobie to ogrywał wszystko, może mi to też opisać. Nie rozumiem za bardzo tego wszystkiego rośnięcia populacji, bo tak patrzę w zasadzie i populacja mi nie rośnie w żaden sensowny sposób. No, przy okazji też sprawdźmy, czy mamy szansę na jakąś rebelię tutaj? Że ani wojny domowej, ani rebelii, więc możemy spokojnie, jak tutaj podbijemy cały ten fort, wszystko dla siebie zabrać. Tutaj idziemy wojskiem, dojdzie do bitwy, tutaj zwiększymy liczbę wojska do oblężenia. O, tutaj jest 50-50, niekoniecznie to wygramy. Skąd oni nagle tyle tej armii tu mają w okolicy? To jest jakieś takie dziwne. Dobra, nikt nie ma bonusów. No, straty mamy gigantyczne podczas tych naszych starć. Dobra, na północy wygraliśmy i mamy przeciwnika. Zrobiliśmy tego. Zrobiliśmy. Mamy typa. Możemy go ściąć. Możemy go flog. Cokolwiek flog znaczy. Co znaczy flog? Nie mam żadnego pojęcia. Tribe Chief Losses. Dwa popularności. To nie, to na tym mi
nie zależy w ogóle. Execute, dostanę 2 punkty tyranii, ale dostanie też płacę. Po co to robić w ogóle? A ja go wygram? Release prisoner. Co to są jakieś w ogóle głupie akcje? Nie ma żadnej sensownej akcji dla nas. To miałoby nam jakieś takie korzyści szybko przynieść, no nie wiem, no. Ale to jest trochę takie bez sensu. Przynajmniej tak mi się wydaje. Może, a samo pozbycie, no dlaczego miałbym go wypuszczać? Nie, kosztuje mnie coś jego utrzymanie? Nie wiem. 2,5 koła na rękę i muszę dać już, żeby ich utrzymywać moim wiedźmie. Tam będą sobie jedli. Owiec i tyle. Dojdzie do bitwy. Z czym ja tu teraz walczę? Oni mają minus. Ej, czemu oni mają minusy, skoro to ja się w nich wbiłem? To ja powinienem mieć te bonusy. A, ja mam minusy, dobra, ja mam minusy, dobra. Nie mam, no jeszcze tutaj się mylę tym wszystkim. Nie wiem, to europkowe było bardziej czytelne wszystko, a tutaj jest to mało czytelne, nie rozumiem mechaniki, ewentualnie tu narzekam, bo nie rozumiem mechaniki. Nieważne, doślimy tutaj to wojsko i myślę, że już tego Siege'a dopilnujemy do końca, żeby to przebiegło. Strasznie dużo traci się wojska na normalnym siege'owaniu. Coś dość jest upierdliwą mechaniką. Tu już ich po prostu ostatecznie bijemy, rozbijamy te armie, no i w zasadzie, a wojna zaraz dobiegnie ku końcu. No i w zasadzie rozbiliśmy ich armię, teraz tylko trzeba poczekać na koniec oblężenia. Dobra, no i możemy kończyć tą wojnę. Zdobyliśmy ostatnią fortecę. Moglibyśmy jeszcze wymusić na nich bycie naszymi subjektami, ale w sumie po co? No to jest nasza kultura, więc bierzmy wszystko, co mogę. A nie, czekajcie, Demendik tutaj, o i tutaj regionami, możemy, cały region leci po prostu dla mnie, CD Province, CD City. Dziwne, że nie dostaję achievementów, nie wiem czemu nie działają. Z tego co rozumiem, powinienem za zdobycie pierwszej prowincji dostać achievement. A nie mam tego, tak? Gram na Iron Manie, to nie jest ten pierwszy, no chyba, że nie gram na Iron Manie. Może się okaże, że nie gram na Iron Manie? Nie no, zaznaczałem Iron Man przed odpaleniem wszystkiego. Lord? Ej, nie myślę, że nie gram na Iron Manie. Jestem pewien, że zaznaczałem to. Nie, no mam jeden save, nie? Nie robię drugiego save'a, jest jeden save. Achievement. Achievement locked. Conquer a city. Okej, okay, obczajamy chwila. Dobra, jednak nie gramy na Iron Manie, bo save z Iron Manem powinien mieć coś takiego. Mimo tego nie mogę robić jakiegoś osobnego pliku z zapisem, co jest w ogóle dla mnie dziwne. I w sumie nawet przejrzałem przed chwilą po prostu nagranie, którego wy nie widzieliście, jak odpalam grę i tak dalej, bo to akurat ten moment wyciąłem. Gdzie zaznaczam Iron Man, więc coś się po prostu popsuło, ale sztruno, nie chce mi się tego resetować, gramy dalej na tym, najwyżej sobie kiedyś jeszcze te achievementy, które tutaj mógłbym zdobyć, zdobędę kiedy indziej. Wojnę zakończyliśmy, no i zobaczmy jak to wygląda. No wojna domowa, no mam 13,5%, czyli grozi nam, ale dopiero za jakiś czas. To dlatego, że mamy po prostu kraj wykończony wojną. Mamy bardzo dużo manpowera, nam brakuje, wojska u naszych tribesmanów nawet, sensownego, no ale to trudno, musimy po prostu poczekać teraz, niech nam się tutaj to wszystko odbuduje, bo zobaczcie, każda nasza prowincja po prostu na ten moment się buntuje. Możemy sobie teraz zadziałać tutaj w zakładce religijnej, w ogóle mogliby to jakoś zmienić, bo te ikonki tak mi się z niczym nie kojarzą, że to jest masakra. Tak, zwiększmy sobie stabilność oraz zmniejszmy War Exhaustion, kurde, i te punkty militarne, to tracimy Blessing i inne takie rzeczy. No i teraz, skoro będę miał ten okres regeneracji, myślę, że ten okres całej regeneracji, jeżeli nie będę robił nic typu, nie wiem, kolonizacji i tak dalej, przewartościowywania tych prowincji, no to sobie poskipuję, bo nie wiem, czy jest coś ciekawego w tym, czy nie. Wezmę National Population Grow zwiększony. Storm! Serio? No to tyle. Nie wiem, czy można mieć minusowy manpower w tej części, ale nie chcę ryzykować. Moje wojska tu.
wszystko niech nam się po prostu tutaj zajmie. Disloyal provinces. No wiem, że mamy nielojalną prowincję, dlatego no nie możemy dalej atakować, musimy poczekać, aż nam to wszystko minie. Omen power, to nam się przyda. I w zasadzie moglibyśmy znowu sobie Military Tech Investment, National Commerce, Income, to jest w ogóle na nie potrzeb Tribesman Output, czyli wydajność Tribesmanu zwiększona jak najbardziej na propsie. No ale teraz tych punktów będę dużo potrzebował do przesiedleń naszej populacji. W ogóle w parcie wszyscy są po prostu nieszczęśliwi, wykończeni wojną. No i coś trzeba z tym dalej tutaj zrobić. Centralizacja nam zmienia się, maleje przez parę lat. Okej. Okay. Więc zobaczymy, jak to będzie nam tutaj działało. I zastanawiam się, czy tu się opyla iść w tą stronę, bo to są takie bardzo nisko poziomowe. Bardziej w tą stronę bym wolał pójść z tym, bo o, tutaj ten obszar już jest lepszy, jeżeli idzie o populację. Więc ewentualnie tutaj bym spróbował ten obszar skolonizować. Czyli przylegających dobrych prowincji niestety nie ma. Aż tu aż 5 jednostek bym musiał dosłać. Tutaj tak samo 5. Nie wiem, czy to ten zielony pasek to jest poziom ich rozwoju? Nie mam zielonego pojęcia. To jest niestety niedobra informacja dla mnie, że to nie jest jakoś sensownie opisane, albo jestem może mało cierpliwy, nie czytam, nieważne. Dziękuję wam dzisiaj za oglądanie, jeżeli się podobało, no to pamiętajcie, żeby zostawić lajka. No i co, widzimy się w kolejnym materiale, do zobaczenia, pa pa!